Siemanko, siemanko, z tej strony standardowo Rafał z MotorW. Jestem dzisiaj dla Was z kolejną motocyklową nowością. Trzymam w ręku kluczyki od Hondy XL125 Varadero, czyli tak naprawdę jeden z tych najbardziej pożądanych przez Was motocykli właśnie w takim klimacie, można powiedzieć, turystycznym. No dlaczego? Bo to jest jedyny motocykl z tej gamy w takim właśnie segmencie motocykli turystycznych, który moim zdaniem wart uwagi jest. Dawno nie było fajnej Varadero wersji poliftowej, tak więc usiądźcie wygodnie i zobaczcie, co udało nam się dla Was przygotować. Honda XL125 model Varadero, słuchajcie, w takiej wersji Travel Edition, czyli tak naprawdę wersji takiej przystosowanej do jakiegoś lekkiego podróżowania. To zdecydowanie wyróżnia ten motocykl spośród pozostałych, no to te akcesoria, które na nim są zamontowane, ale zaraz do tego przejdę. Zacznę od tego, że MotorW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, a także prowadzimy swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę chyba to nas wyróżnia, bo każdy motocykl, zanim trafi na dywanik, to trafia do nas na serwis i my robimy cały taki serwis przygotowujący do motocykl do sezonu bądź właśnie kończący sezon, tak żebyście Wy już po prostu nie martwili się właśnie tym, że trzeba motocykl zawieźć jeszcze dziś do serwisu zaraz po zakupie, tylko macie już spokojną głowę i możecie śmiało kilometry najbliższe nabijać. Pierwsza rzecz, właśnie to, że motocykl jest po serwisie. Słuchajcie, na cały zabieg, który został tutaj wykonany, zostanie taką książkę serwisową od nas, tam będzie wpisane przy jakim przebiegu, co zostało zrobione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście podstawowy serwis olejowo-filtrowy, nowy olej w silniku, zalany teraz jest motulem 10W40, nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, dwie nowe świece, wymieniony płyn hamulcowy z przodu i z tyłu, został przygotowany zestaw napędowy, w sensie zrobił się mu tam czyszczenie z regulacją, ale tak naprawdę widać, że jest bardzo świeżo wymienione dwie zębatki plus łańcuch, więc także to macie żywotność, myślę, że fajnie wyciągniętą w przód. Tarcza tył, tarcza przód w porządku, klocki tył, przód także, opony też myślę, że są w mega fajnym stanie, Michelinki przód, tył z jakiegoś tam świeżego dotu, więc myślę, że żadnej inwestycji no teraz w tym motocyklu nie ma. Kolejna rzecz, motocykl, tak jak Wam wspomniałem, bardzo, ale to bardzo dobrze wyposażony, słuchajcie, nie wiem czy, znaczy oczywiście zawsze da się coś tam jeszcze podokładać, ale myślę, że tych dodatków tutaj jest na tyle dużo, właśnie takich najbardziej pożądanych przez Was jako przyszłych właścicieli Hondy Varadero. Pierwsze co widzicie na pewno, szyba, wyższa szyba turystyczna z garbem, taka delikatnie przyciemniona, fajnie dopasuje do czarnego nadwozia i także się deszko wyróżnia, no i na pewno też troszeczkę ten wiatr odpycha bardziej. Zestaw pługu w wersji Travel Edition, słuchajcie, to też nie jest tani dodatek. Ten motocykl się przez to taki jeszcze bardziej potęguje, jeszcze bardziej sprawia wrażenie większego, mimo że on już w tej bazowej wersji jest duży. Zobaczcie, tutaj fajnie nawet wystają poza obrys motocykla. No i on się tak wtedy kojarzy z takim Varadero 1000. Myślę, że jakby ktoś Was spotkał na drodze, no to na pierwszy rzut oka naprawdę nie powie Wam, że to może być 125. Więc zestaw pługu to są dwie części plus środkowa łącząca. Bardzo fajnie się to prezentuje. No i tak jak mówię, jeszcze bardziej zwiększa gabaryt motocykla. Bardzo fajny fotel, słuchajcie, dwustopniowy, praktycznie nowka sztuka. Zobaczcie, fabrycznie macie taki jednolity poziom siedzenia, tutaj macie fajnie zrobione takie podwyższenie, o tyle co, że jakby może nawet bym nie powiedział, że pasażer ma wygodniej, chociaż trochę na pewno, no ale w tym miejscu też możecie sobie oprzeć odcinek lędźwiowy, jak siedzicie na motocyklu i także będzie Wam na pewno troszeczkę wygodniej. Zestaw kufrów. Słuchajcie, tutaj są wszystkie kufry odpinane, czyli macie kufer centralny, a także kufry boczne i one wszystkie są wypinane, czyli nie jesteście z nimi związani na stałe, tak naprawdę w każdej chwili możecie sobie je odpiąć. Ciężko mi to zaprezentować, ale wystarczy naprawdę przykręcić kluczyk w odpowiednią pozycję i taki kufer Wam schodzi. No i zobaczcie, teraz Wam się odsłania fajny jakby kształt motocykla, no więc możecie sobie decydować na bieżąco, czy chcecie te kufry wozić ze sobą cały czas, czy tylko je przypinać w razie jakiejś podróży. Tak czy inaczej, nawet jeżeli tych kufrów nie ma, to działają one bardzo fajnie jako taki dodatkowy, można powiedzieć, ochrona motocykla, bo on jest, zobaczcie, na takim mega fajnym stelażu i do wodnika, i do seta, więc tutaj wszystko jest mega chronione. No i chroni się także układ wydechowy, który tutaj nie jest standardowy. Myślę, że przy motocyklu właśnie chociażby takim jak Varadero, czyli który ma na pokładzie silnik w układzie V, no to akcesoryjny tłumik tutaj naprawdę działa cuda. Słuchajcie, ten motocykl na fabrycznym tłumiku nie robi żadnego wrażenia. Na przelotowym
Tak jak tutaj, zobaczcie, przelotowa rura robi to robotę niesamowitą. Zaraz wam to zapalę, sami posłuchacie, jak ten motocykl świetnie pracuje, jak to fajnie chodzi. Tyle gofor oczywiście także jest wypinany, więc możecie sobie całkiem takim golasem jeździć, jeżeli nie chcecie, żeby wam cokolwiek tam dędało. No po montażu wtedy już się robi taki naprawdę duży ten motocykl, nie? No i co, słuchajcie, oprócz tego, że ma dodatki, że jest po serwisie, to myślę, że jest bardzo fajnie po prostu zachowany, bo co by nie było, to jest motocykl z 2009 roku, więc już 14 lat, a zaraz 15 lat na karku, a myślę, że wygląda bardzo fajnie. Tak naprawdę moim zdaniem jest cały w oryginale, zbiornik paliwa, tylne zadupki, przednia czacha, boki, to wszystko w serii, jedyne co to te naklejki. Nie są fabryczne, widać, że ktoś je kiedyś po prostu wymienił na nowe, ale myślę, że całokształt oprócz tego jest naprawdę fajny. Zawieszenie, obręcze, w sensie felgi, silnik, nie jest jakiś tam mega, nie wiem, stopa czasu się na nim moim zdaniem nie odcisnęła jakoś bardzo, więc myślę, że naprawdę jest to motocykl w fajnej kondycji. No i co, 15 koni, naprawdę można się fajnie zaskoczyć, te pierwsze 2-3 biegi są takie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, można sobie całkiem żwawo tym motocyklem pojeździć. No i nie ma jakichś takich, nie wiem, rzeczy, które nas od razu kolą w oczy, czy jakiegoś tam większego zarysowania, jakiegoś pęknięcia, jakiegoś zadrapania. No oczywiście oprócz jakichś takich stricte natury po prostu normalnej, czyli z jakiegoś normalnego użytkowania, ale myślę, że bym zaryzykował stwierdzenie, że każdemu z was ten motocykl po prostu przypadłby do gustu. Co też mega fajne, to zobaczcie, motocykl ma przejechane 27 tysięcy km od nowości i to jest jego 100% autentyczny przebieg. Napiszemy to na fakturze, jesteśmy tego pewni, więc jakby tutaj absolutnie żadnych tutaj kombinacji w takim motocyklu nie ma. Moim zdaniem te motocykle mają potencjał na jakieś 100 tysięcy kilometrów przebiegu, no i gorąco wierzę, że ten motocykl także taki przebieg powinien wykręcić. Oczywiście cały komplet dokumentów do rejestracji przygotowujemy my, czyli wy po zakupie takiego motocykla idziecie prosto do Wydziału Komunikacji, rejestrujecie, ubezpieczacie i koniec. Czyli żadnej akcyzy, cła, recyklingu, skarbówki, przeglądu, nic. Dostajecie od nas taki gotowy pakiet z przeglądem technicznym w Polsce i tak dalej, z tłumaczeniem dokumentów i wyjdziecie prosto do Wydziału, rejestracja, ubezpieczenie, koniec. Żadnej filozofii, my to wszystko fajnie tłumaczymy, fajnie wam jakby, że tak powiem, przygotowujemy te dokumenty, więc myślę, że to także jest na plus. No i nie zostało mi chyba nic innego, jak kliknąć guzik zapłonu. No i teraz wam pokażę, jak ten motocykl fajnie brzmi. Światła krótkie, długie, krótkie, długie. Klakson. Tutaj mamy do światełka. Światło stop przedniego hamulca. Światło stop nożnego. Wskazy. Fajnie wkomponowane w tylną lampę i przedni boczek, więc nie wystają żadne jakieś bomby. Przy okazji pozycja z tyłu, podświetlenie rejestracji. Lewy przód. To światło też są zamontowane takie trochę bielsze niż zwykłe. Nie wiem, czy na filmiku to widać, nie są takie typowo żółte, tylko mają taką białą poświatę na żywo. No i ten dźwięk. No, coś pięknego, jak na 125. Nie wiem, czy można dorwać cokolwiek lepszego. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz. Zapraszam was serdecznie wszystkich do Żardowa. Zbijemy sobie pionę, pogadamy, przymierzycie się do tego motocykla. Będziecie mogli także się nim przejechać, więc gorąco was wszystkich zapraszam. Pamiętajcie, że jeżeli nie wiem, nie macie czasu, nie macie czym podjechać, to także nie jest żaden problem. Wystarczy do nas zadzwonić i powiedzieć, skąd jesteście. My wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę z góry płacicie tylko za sam koszt dowozu. Całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem, więc myślę, że to też jest całkiem fair opcja w obie strony. Jak sobie ten motocykl posprawdzacie po swojemu na miejscu, więc myślę, że to też jest spoko opcja. Można kupić motocykl na raty, więc możliwości jest mnóstwo. Dzwońcie, pytajcie, jesteśmy do waszej dyspozycji.
No i myślę, że z racji, że radarów poliftowych w fajnym stanie, fajnym wyposażeniem naprawdę nie jest wcale dużo. Ceny no niestety są jakie są, ale jakby już czas pokazuje, że z roku na rok te motocykle zamiast taniej się to trzymają niesamowicie swoją wartość, głównie dlatego, że właśnie nie mają żadnego następcy i takich motocykli tak dużych po prostu nie ma. Jak ktoś to ma jakieś 1,80 m i wzwyż, no to nie dostanie żadnego większego motocykla na dzień dzisiejszy, więc naprawdę jest to całkiem fajny kąsek. Słuchajcie, jestem do Waszej dyspozycji pod telefonem. Dla tych, którzy znaleźli ten filmik na YouTubie bezpośrednio, to w opisie filmu znajdziecie link do naszych ogłoszeń. Wpadajcie na nasze social media, na Facebooka, Instagrama, tam też cała masa zdjęć, opinii. Warto tam po prostu być. Lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.